Czasem 10. wyścig przed nami. Kacper Gomulski, Matej Żagar, Janusz Kołodziej i Nils Christian Iversen po raz kolejny. No proszę, poradził sobie Iversen. Z czwartego pola startowego zwyciężył. No i teraz wystartuje z tego samego pola startowego. Pole D. Pole D, no będzie miał Janusza Kołodzieja, który póki co jest zawodnikiem... A Janusz Kołodziej, dwa starty, dwa zwycięstwa. Dokładnie, niepokonany na tym torze, więc to też będzie pewnego rodzaju test tych jakby skuteczności, tych korekt i aktualnego dopasowania się do zmieniających się warunków na torze. O, jak to pięknie ująłeś. Janusz Kołodziej jeszcze ostatnie przy motocyklu działania Grzegorza Rępały. No i za chwileczkę ten bardzo, bardzo ważny wyścig. Czy Tarnowianie zatrzymają ten rozpędzony w ostatnich dwóch biegach gorzowski walec? No tu przede wszystkim pewnie na barkach tego człowieka będzie to zatrzymanie Janusza Kołodzieja. Janusz Kołodziej tutaj jest tą, właśnie tą częścią. Oczywiście nie da się, nie możemy marginalizować żadnego zawodnika. Absolutnie. Natomiast tutaj Janusz Kołodziej pokazywał, że jest bardzo szybki. No i chyba on jest głównym zagrożeniem dla zespołu gorzowskiego w tym wyścigu. Nils Christian Iversen też już podjeżdża. Czas i pora, bo 20 kilka sekund jeszcze pozostało do startu do tego wyścigu. Kacper Gomulski, kask biały, tor pierwszy. Matej Żagar, kask czerwony, pole B. Janusz Kołodziej, kask żółty, pole C. No i tuż przy bandzie zwycięzca poprzedniego biegu, a więc Nils Christian Iversen. Doping cały czas, doping po tych dwóch wygranych dla gorzowskiej drużyny na Parku Maszyn. Wszyscy z zainteresowaniem będą oglądać przebieg tego wyścigu. No i kluczowy moment startu. Ojej, będzie upadek, tak jest. Nils Christian Iversen rozmontował bandę. Janusz Kołodziej, no tylko olbrzymiemu doświadczeniu i perfekcyjnej technice zawdzięcza to, że nie przewrócił się Janusz Kołodziej. Oby nic się nie stało Nilsowi Christianowi Iversenowi. Wyglądało to wszystko paskudnie po prostu. No i teraz najważniejsze, aby Iversen wstał, aby nie odniósł żadnej kontuzji, bo już mamy dość tej kontuzji. Powtórkę tutaj, dosyć ciasno się zrobiło wejście. Mógł Iversen chciał się nałożyć na Janusza Kołodzieja, który doskonale wiedział i trzymał prosto motocykl. Nie pozwolił jakby Iversenowi wejść na siebie. No i jest moment szczepienia się. Zawodnicy przestają panować nad motocyklem. Iversen bardzo dobrze zrobił, że wysiadł z tego motocykla. Wysiadł z tego motocykla na tyle w czas, że nie pojechał z nim prosto w ogrodzenie. To pozwoliło mu uniknąć naprawdę dużo groźniejszych ewentualnych kontuzji. Jest już decyzja sędziego Dębskiego w czterech powtórkach. Tutaj tak jakby Iversen jest z tyłu, więc w plecy uderzył Janusza Kołodzieja. Tak, natomiast... Ale zwróć uwagę na zachowanie Janusza Kołodzieja, jak on wyszedł z tej karkołomnej sytuacji. To znaczy po zderzeniu udało mu się złożyć motocykl, co jest kluczowe, by zapanować jakby nad tą siłą, która rządzi motocyklem. To jest moment, kiedy oni się zderzyli, on zobaczył, że przymknął gaz nawet na moment. Oj, no naprawdę tutaj Janusz bardzo dobrze się zachował. Na tyle jakby zareagował szybko, że opanował motocykl. Natomiast Iversen znowu również bardzo ładnie wysiadł z tego motocykla. Tak. W odpowiednim momencie, czy można powiedzieć w ostatnim momencie, wysiadł z motocykla, by nie uderzyć razem z nim w ogrodzenie. To by mogło rodzić naprawdę dużo większe konsekwencje. Tak uderzył sobą w tą miękkie, w tą bandę, która jest do tego właśnie przygotowana, by ewentualnie łapać tych zawodników, którzy uderzą. Nie powinno tutaj się wiele stać Iversenowi. No, natomiast no, zawsze to jest spory wstrząs i jednak z pewnej prędkości zatrzymanie, no chyba... Zwróciłeś uwagę, jak wyglądało koło poprzednie? No, to właśnie to jest ta prędkość. Tutaj, mimo że ogrodzenie było bardzo miękkie, proszę zobaczyć, co się stało z metalowymi częściami motocykla. Ono po prostu się... O tej sytuacji, Robercie, posłuchajmy, co o tej sytuacji powie Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej jest z nami. Co tam się wydarzyło na tym pierwszym łuku? Nie wiem, bo byłem z przodu, ale Iversen pomimo przegranego startu próbował tam nałożyć się na mnie. No i wsadził mi koło na haka, no i przewrócił się. Jedziemy w powtórzonym czteroosobowym składzie. Chyba dobrze. Nie wiem, trzeba jechać, to jedziemy. Janusz Kołodziej, tyle, dziękuję pięknie.
Trzeba jechać, to jedziemy. No i tutaj Janusz absolutnie miał rację, bo tak jak powiedziałem, Iversen był za Januszem. On próbował nałożyć się na Janusza Kołodzieja, mając stratę do niego, a wiadomo, że ten pierwszy zawodnik, nawet regulamin to dyktuje dokładnie tor jazdy. Także tu być może zły szacunek Iversena spowodował jakby ten błąd, że zawodnicy się strzepili, że hak zaczął ingerować w przednie koło i że stracili jakby na moment kontrolę kompletną nad motocyklami. Najważniejsze, że Iversen jest chyba cały i nie odniósł żadnej kontuzji. Mówiłem, że sporo tych kontuzji ostatnio mieliśmy i w Anglii, i w Szwecji, i w Polsce, i w Rosji. Jason Crumb ostatnio kontuzowany, David Rudd chociażby i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Natomiast warto jeszcze podkreślić to, że częstą praktyką, może taką mało widoczną, jest to, że zawodnicy, którzy wiedzą, że ten najlepszy motocykl się pogiął, a czują się jako tako i wiedzą, że mogą dać czas swoim mechanikom, jest chwilę jakby przedłużenie tego badania lekarskiego, leżenie na torze i tak dalej. Spróbujemy porozmawiać z Iversenem. Tam widzę, że Łukasz Benz podchodzi do niego. Łukaszu, uda się? Jesteśmy, drodzy Państwo, i tylko jedno pytanie. Just one question, are you all right, Nils? Sort of. Po części odpowiada Duńczyk z kraju Hamleta, widzimy, wraca do swojego boksu, ale kości na szczęście całe i zdrowe. Na pewno Duńczyk jest jeszcze nieco oszołomiony, a za moment powtórka w czterech. Najważniejszą informacją jest to, że Duńczyk jest cały i zdrowy. I Żagar, to są ci zawodnicy, którzy jechali z wewnętrznej puli, oni nie uczestniczyli w tym całym zamieszaniu. Janusz Kołodziej, no i Nils Christian Iversen. No ciekawe, jak ten wyścig by się dalej potoczył, bo z przodu dosyć wyraźnie po starcie był Matej Żagar. No tak, ale mamy powtórkę. Dobrze, że w miarę zawodnicy są cali. Dobrze, że tutaj poza takimi obtłuczeniami, jak widzimy, no tak, bo typowe to jest ból, który doskwiera zawodnikowi podczas takiego meczu, nie tylko żużlowego, ale również i piłkarskiego. Mamy powtórkę jeszcze raz, jest tam moment, kiedy widzimy kierownicę Iversena, która jest za kierownicą Janusza Kołodzieja. Iversen próbuje jakby na siłę nałożyć się na Janusza. No jest to ferwor walki, pewnego rodzaju błąd, który oceniając sytuację popełnił Iversen. Konsekwencje właśnie były takie. No właśnie, to Iversen był skierowany do krawężnika, był przekonany, że wyjedzie przed Janusza. Być może już nie mógł jakby zareagować, żeby ten motocykl odbić w prawo w tym momencie, kiedy doszło do tej kolizji. Tak, no. W każdym razie sędzia wręcz chciał zakładać się za łokieć, swój łokieć, gdzie będąc za nim. W każdym razie decyzja sędziego jest taka, że nie dopatrzył się tutaj winy żadnego zawodnika i będziemy jechać w czwórkę. To daje szansę, równe szanse weryfikacji tego od nowa. Tak to bywa, ferwor walki. Tu jest moment właśnie, kiedy strzepiły się na dosyć twardo motocykle ze sobą. Wtedy naprawdę często jest tak, że niewiele można z takim motocyklem zrobić. On dostaje takiego pędu, takiej siły, że jedynym jakby lekarstwem na to jest to, co zrobił Iversen, czyli maksymalne szybkie wyskoczenie z tego motocykla, wyczepienie się z niego, by nie wjechać z nim razem w ogrodzenie. Zdaje się, że będziemy mieli dłuższą przerwę, bo widzę tutaj na szczycie pierwszego łuku, że kilku panów walczy z bandą, no bo oczywiście trzeba tą bandę doprowadzić do regulaminowego stanu, a mogą być z tym pewne problemy jeszcze przez kilka. Właśnie widzimy, z kilku przęseł uszło powietrze zupełnie. Tak, no tak, a w międzyczasie widzieliśmy sytuację, jak Iversen z lekarzem ściskał mu dłoń. Lekarz próbowali tą lewą dłoń, którą ma obtuczoną, ściskać. Czy da radę utrzymać kierownicę przy ewentualnym, jak będzie prowadził motocykl. To są bardzo ważne rzeczy. Zawodnik też musi być pewien tego, że ten motocykl mu się nie wyrwie. Nawet jeżeli się źle czuje i chce jechać, bo często tak bywa, że zawodnik chce jechać, no nie można przekraczać pewnych granic. No tak, dokładnie. Jest takie obiegowe powiedzonko, że żużel to nie szachy. Ja byłem ostatnio świadkiem takiej oto sytuacji na zawodach, że zawodnik się przewrócił, wydawało się zupełnie niegroźnie. Wstał, poszedł do parku maszyn, wystartował w powtórce, wygrał tą powtórkę, po czym wycofał się z zawodów. Jak zapytałem się dlaczego, no to usłyszałem, że ja nie pamiętam nic z tego biegu, który wygrałem. Zdarzają się takie sytuacje. I trener się zorientował, że coś ze mną jest nie tak. Mam przerwę w pamięci do tej pory, prawda? Zdarzają się takie sytuacje. Dobrze jest, że ktoś, kto jest blisko zawodnika, potrafi to wyczuć i tego zawodnika, który chce na siłę jechać. Będziemy mieli informacje chyba z pierwszej ręki od fizykoterapeuty drużyny gorzowskiej, pana Jerzego Buczaka, jaki jest stan zdrowia Nilsa Christiana Iversena.
Pan Jerzy przez dłuższy czas oglądał rękę Nielsa Christiana Iversena. Panie Jureczku, jakiś taki komunikat dla kibiców, bo się bardzo niepokoją. No, wypadek wyglądał tak troszkę niebezpiecznie, natomiast no, wszystko okazało się w porządku, stuczona dłoń, nic poza tym, nie? Mam nadzieję, że pojedzie dalej bez problemu. Niels będzie to odczuwał w czasie jazdy? Proszę. Czy Niels będzie odczuwał ból w czasie jazdy? To możliwe? Troszeczkę może odczuwać, tak. On jak wchodził do parku maszyn po tym wypadku, widać było, że był oszołomiony. Ile taki żużlowiec potrzebuje, żeby dojść do siebie, żeby być w takiej samej dyspozycji jak przed zawodami? Nie ma tutaj jakiejś reguły, prawda? To myślę, że w jego przypadku będzie to okej. No jedynie może ten lekki ból dłoni dokuczać, ale myślę, że nie na tyle, żeby. No, adrenalina jest taka, że pojedzie. Głos fachowca i specjalisty Jerzego Buczaka. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź dla TVP Sport. Tyle z parku maszyn. No, by tylko ta dłoń Iversena nie spuchła mocno, bo to wtedy może być bolesne i może przeszkadzać. Sam zawodnik stwierdzi, czy będzie w stanie utrzymać motocykl. Motocykl jest, no wiadomo, jest to motocykl, który ma około 3,5 sekundy do setki, gdybyśmy go na jakiejś tam przyczepnej powierzchni postawili, więc naprawdę potężną siłę pędu plus te drgania, takie skoki, które on dostaje, dostając przyczepności o tylnie koła, po prostu jest dosyć, potrafi być dosyć niesforny. Te ręce muszą być sprawne, one muszą panować w 100% nad sytuacją. I no, widzimy tutaj, on próbuje się za tą dłoń jeszcze łapać, ale bywa tak, że zawodnicy jeżdżą z kontuzjami, bywa tak, że mrożą, wręcz biorą sobie tak zwaną blokadę, no to już jest kolejne granice jakby są przekraczane, kiedy zawodnik wie, że ma kontuzjowaną dłoń lub też jakąś część ciała, blokuje to zastrzykami przed meczem, by nie odczuwać tak dużego bólu i nie wiem, dla drużyny, czasami też dla własnych indywidualnych wyników ryzykuje i poświęca swoje zdrowie. Czekamy cały czas na rozpoczęcie powtórzonego wyścigu 10. Tutaj widzimy jeszcze te zabiegi, troszeczkę tak jak przed walką bokserską, przed kolejną rundą albo po nokaucie. Widać, próbuje, dokładnie, to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tutaj jest, ta opieka widać jest dobra, zawodnik jest przeglądany z każdej strony, czy na pewno wszystko kojarzy, czy ta ręka jest cała. To są bardzo ważne rzeczy, by zawodnik nie wyjechał, tak jak przed chwilą powiedziałeś, nie do końca świadomy na przykład tego, że jedzie do kolejnego wyścigu, bo mało tego, że dla siebie stworzy potężne niebezpieczeństwo, to może też stworzyć się dla swoich rywali. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Mamy taką informację, że po 10. wyścigu nie będzie przerwy, czyli zaraz po biegu 10. powinien ruszyć bieg 11. Banda już została podniesiona, napompowana, już te wszystkie przęsa tutaj grzecznie ustawiły się nam na baczność na pierwszym łuku. No i czekamy, aż zjedzie traktor, polewaczka. No i czekamy na wyjazd zawodników. Przypomnę, Gomulski, Żagar, Kołodziej, Iversen. Tak według pól startowych. Tam jakiś problem może z krygami szyjnymi się pojawić, delikatny? To jest duże uderzenie. Naprawdę ta prędkość, która była przy uderzeniu w dmuchaną bandę, która już amortyzuje część, i tak jest potężnym strzałem jakby dla organizmu. Wszystkie te wiązadła, wszystkie stawy dostają bardzo dużego przeciążenia, naciągnięcia, mimo że zawodnik jest rozgrzany, bo przecież jest w trakcie zawodów. Jest cały, jakby każdy mięsień jest spuchnięty, rozgrzany, plus adrenalina. No to naprawdę to nie jest terminator. Żaden z zawodników żużlowców też nie jest terminatorem, mimo że wiele znosi i potrafi przekraczać granice normalności, to i tak będzie odczuwał. Drodzy Państwo, jeszcze jak widzimy teraz piękną perspektywę pięknego stadionu w Gorzowie, jeszcze nie ma na nim zawodników, więc zapraszam na kolejną wizytę do parku maszyn. Co też tam się dzieje teraz ciekawego? Bardzo ciekawego. Nowy prezes Stali Gorzów, Ireneusz Maciej Zmora, namaszczony wcześniej przez Władysława Komanińskiego, dziś już można powiedzieć, że rządzi klubem. Na początek szybciutko o meczu. Zadowolony z postawy swoich zawodników? Będziemy oceniać po zawodach. W tej chwili są zawody w pełni. Mogę tylko powiedzieć tyle, że postawa większości zawodników jest taka, że naprawdę jesteśmy zbudowani tym. Króciuteńko jeszcze o pomyśle na Stal Gorzów, bo niejednokrotnie pan wspominał w wywiadach, że swój pomysł na ten klub pan ma. Tak, chcielibyśmy bardzo, ale to bardzo nacisnąć na szkolenie młodzieży, aby było więcej naszych wychowanków. A postawa Bartka z Marzlika nie tylko dzisiaj, ale w innych gimpecach daje dowód tego, że jest to właściwy kierunek. Prezes Władysław Komaliński bardzo często mówił o swoich synach, dzieciach chrzestnych, którzy tutaj występują w klubie. Pan też tak ciepło i tak emocjonalnie będzie podchodził do tych zawodników? Tak naprawdę jedziemy na jednym wózku. I zawodnicy, i zarząd. A dla tych kibiców, którzy dzisiaj są na naszym stadionie gorzowskim, naprawdę warto dawać siebie wszystko. Tyle, proszę Państwa, nowy prezes klubu. Dziękuję pięknie. Ireneusz Maciej Zmora był naszym gościem.
my również dziękujemy. No i powracamy do rywalizacji po dłuższej przerwie, która no, bodaj kilkanaście minut trwała. Nils Christian Iversen wyjeżdża, wszyscy w teamie gorzowskim wierzą, że nie będzie śladu po tym upadku i poradzi sobie Duńczyk w tym wyścigu. Janusz Kołodziej już ustawiony na linii startu i przygotowuje się do tej ważnej próby. Są Kacper Gomulski, Matej Żagar także pod taśmą startową. No i teraz na Państwa ekranach Nils Christian Iversen podjeżdżający pod taśmę. Przypomnę wynik 28-26 po 9 biegach dla gości. Gomulski do tej pory 1 punkt, Żagar 3, Kołodziej 6, Iversen 6, z tym, że Kołodziej w dwóch wyścigach, natomiast Iversen w trzech startach. W poprzednim wyścigu jechał jako rezerwa taktyczna za Tomasza Goloba i wygrał po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru. No i jak to teraz wszystko się potoczy? Gomulski, Żagar, Kołodziej, czy może Iversen? Równo, Żagar znowu z przodu. Iversen też będzie szybki po zewnętrznej. Drugi Kacper Gomulski. Janusz Kołodziej jedzie na czwartym miejscu. No i jak to wszystko się ułoży? Żagar, jego pozycja jest niezagrożona, ale dosyć niespodziewanie. Na drugim miejscu Kacper Gomulski, na którego mało kto tutaj liczy. No i teraz przemknął Iversen przed Gomulskim, niczym ekspres koło pociągu towarowego, ale proszę, Kacper nie odpuszcza, odzyskał to drugie miejsce. No i tu będzie jeszcze ciekawie na pewno do samego końca. Iversen czy Gomulski? Iversen wchodzi ostro, ale Gomulski wytrzymuje ten atak i jeszcze jedno okrążenie. Czy będzie remis po tym biegu, czy gorzowianie obejmą nowopunktowe prowadzenie? Janusz Kołodziej, to jest przykre zaskoczenie dla Tarnowskiego. Fanów jedzie na końcu. Ach, teraz błąd Iversena już się nie pozbiera, już nie wyjdzie tych dwóch punktów Gomulskiemu. Brawo Żagar, brawo Gomulski. Męski pojedynek z Nilsem Christianem Iversenem. Brawo dla Duńczyka, bo po tym upadku jednak naprawdę pokazał wielki hart ducha. A i brawo też dla Janusza Kołodzieja, starał się, ale tym razem nie wyszło. Żagar, Gomulski, Iversen, Kołodziej 4-2 dla gospodarzy. No i proszę, było 10 punktami dla jaskółek po biegu siódmym, a teraz mamy remis 30-30. Niesamowicie ostra walka. Tutaj dobry start Żagara, który natychmiast wchodzi na prowadzenie. Walka między Iversenem a Januszem Kołodziejem. Tutaj Iversen puszcza szeroko motocykl po tej nasypanej części, wyprzedza Janusza Kołodzieja. Gomulski wychodzi na drugą pozycję i przez moment bardzo naciska Iversen Gomulskiego. Znajduje moment taki, żeby wyprzedzić Gomulskiego. Mimo tej bolącej ręki, mimo przed chwilą widzieliśmy wszyscy upadek Iversena. Natomiast Gomulski bezpardonowo natychmiast reaguje i no, widać tutaj zdecydowanie wpuszcza, można powiedzieć, w ogrodzenie Iversena. Będziemy widzieli tam ten moment, przycina do krawężnika. A jakby nie zostawia, zdecydowanie nie zostawia mu miejsca, pokazuje mu, że ja tutaj wjadę, ja ci nie odpuszczę. O to miał pretensje, za chwilę będzie miał pretensje, o to Iversen w wjeździe do parkingu, tam dosyć mocno zawodnicy swoimi motocyklami o siebie się obijali, było bardzo ciasno. Ależ atak Iversena teraz. Tak, tutaj naprawdę no, było widać tutaj serce i niesamowitą chęć zwyciężania. No i zarówno ze strony zawodnika Tarnowskiego, Gomulskiego, jak i również Iversena.